Cześć. W zeszłym tygodniu udało mi się trochę podgonić z filmami, nawet poleciały te z lutego, no ale w tym tygodniu dojechało mnie bezrobocie i newsy za pierwszą połowę lipca wjeżdżają dopiero pod koniec pierwszego tygodnia, a pytania za czerwiec w ogóle wjadą dopiero jutro. Newsy są takie, rozpoczął się Tour de France, jak zapewne wiedzą ci z was, którzy śledzą kolarstwo szosowe. Tutaj mamy na tą okoliczność Oakley edycja Tour de France właśnie i padł na szóstym etapie, został pobity rekord Zenona Jaskuły, który bez mała miał 30 lat. Tadej Pogaczar z Winegredem ścignęli się na tym szóstym etapie. Wygrał Pogaczar i zdaje się o 13 sekund pobił rekord naszego Zenona Jaskuły. A jak jesteśmy przy Pogaczarze, to kiedyś tam wjadą na testy takie buciki. Co prawda nie jest to edycja Tadeja, w których jeździł takich czarno-żółtych. Teraz na Eurobajku były pokazane takie białe z kolorową linią. Właśnie edycja Pogaczara to są zwykłe DMT KR0 szosowe, bo moje stare jakieś Bontragery stały dojechane na śmierć, także teraz będzie okazja potestować te DMT. Co ciekawe, są dostępne w połóweczkach i rzeczywiście te rozmiary połówkowe robią tu robotę. Drugi news jest taki, że to jest myjka do mycia rowerów, taka duża warsztatowa, podjeżdża pod stojak, tu rower wisi nad nią. To może sam w sobie nie jest jakiś wielki news, ale tu news jest taki, że ta myjka chodzi na płyn z bakteriami. Ten płyn musi być tu podgrzewany, jest w obiegu zamkniętym i uwaga, trzymajcie się foteli, te bakterie zjadają smar. Co więcej, jak nie będziecie tu myli rowerów albo nie będziecie podgrzewali tej wody, to bakterie zdechną i przestaną ten smar zjadać. O myjkach na pewno powstaną osobne materiały, bo to jest naprawdę niezła jazda. Ciekawą informacją odnośnie myjek jest to, że w segmencie rowerowym firma Wygodny Rower z Warszawy zajęła się ich dystrybucją. I ostatni newsik to jest kierownica zintegrowana od Envy. Tu akurat mamy od Canyona, ona będzie służyła do odpowiedzi na pytania za czerwiec. Jest tam pytanie o lemontkę aerodynamiczną, do takiej aerodynamicznej kierownicy, ale ja nie o tym. Zostając w temacie Tadeja i Tour de France, to właśnie Tadej użył na Tour de France nowej zintegrowanej aerodynamicznej kierownicy Envy, a że ja do marki Envy mam słabość, to jest właśnie trzeci news za początek lipca. Techniczny, nowa kierownica, zintegrowana, aerodynamiczna od Envy w dobie szosówek, które mają wszystkie kable zintegrowane, puszczone środkiem, to takie kokpity zintegrowane będą coraz szerzej się pojawiały, a Envy ma gwarancję dożywotnią na rozbicie, czyli jak połamiecie kierkę, to dadzą Wam nową za free. Tyle newsów na dzisiaj. Mam nadzieję, że newsy za połowę, drugą połowę lipca wjadą na początku drugiej połowy lipca. Siema!